Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy i odpowiemy na pytanie, co zrobić, kiedy kury są osowiałe, kiedy są jakieś przyspane i do końca nie wiemy, co się z nimi dzieje. Może je dopiero kupiliśmy, a może już są u nas jakiś czas w hodowli i zastanawiamy się, co z tym zrobić, czy to jest normalne, czy to jest naturalne, czy może faktycznie coś im jest. Także zapraszam do oglądania i oczywiście wielka prośba o łapkę w górę i subskrypcję, żeby jak największej liczbie osób pomóc. Więc moje, słuchajcie, pierwszy punkt, który wziąłem sobie na tapetę, który jest bardzo ważny dotyczący tego, czy kury są osowiałe i czy przysypiają, jest oczywiście taki, żeby w pierwszej kolejności nie panikować. To znaczy, do końca nie wiemy, co tym kurom jest. Ja nie wiem, w którym tygodniu wy macie te kury, bo bardzo często takie komentarze się pojawiają. Natomiast jedno wiem. Wiem, żeby, słuchajcie, nie panikować i kury, które wydają wam się jakieś podejrzane, po prostu odseparować. Czyli to, co wam zawsze mówię. Dostarczamy pokarm, wodę, odpowiednią temperaturę, oświetlenie i przenosimy je w inne miejsce, bo nie wiemy, czy ta choroba się rozwinie, czy to choroba, czy może jakieś osłabienie, może kura wyszła, zawiało ją, coś się wydarzyło i zaraz jej to przejdzie. Tego nie wiemy. Bardzo trudno jest, słuchajcie, w tym pierwszym, początkowym stadium, jeżeli nie widzicie nic innego, a widzicie tylko to, że kura jest jakaś osowiała, przysypia, a nic innego się nie dzieje, stwierdzić, co tej kurze dalej może być. Więc trzeba ją odseparować. Oczywiście profilaktycznie, jeżeli chcemy, możemy podać warzywa, możemy nawet podać jakieś witaminy. Na pewno to kurom nie zaszkodzi, a tylko i wyłącznie może pomóc. Kolejna rzecz. Jeżeli już, słuchajcie, widzimy, że stan się pogarsza, to warto sprawdzić, w ogóle już na samym początku warto sprawdzić, jak kura reaguje na zmysły i czy pobiera pokarm. Jeżeli te dwie rzeczy się sprawdzają, to znaczy kura normalnie reaguje na zmysły i normalnie pobiera pokarm, to nic złego się jeszcze nie dzieje i wtedy profilaktycznie podajemy witaminy, czekamy, aż kury nam przejdą w ten stan normalności, który mieliśmy wcześniej. Natomiast jeżeli taka sytuacja, słuchajcie, się nie poprawia i to się tylko pogarsza, no to wtedy dzwonimy do weterynarza i prosimy o jakiś antybiotyk. I co jest jeszcze bardzo ważne, to też, słuchajcie, nie będzie tak, że wam padną od razu, albo w ogóle będą osowiałe, czy będą przysypiać wszystkie kury w hodowli. Jeżeli tak będzie, to ewidentnie jest to jakiś wirus i wtedy już się nie bawimy, tylko dzwonimy do weterynarza i on będzie nam przepisywał jakieś tam konkretne leki, ale generalnie w 99% przypadków takiej sytuacji nie będzie. To znaczy kury, które są osowiałe, to będą, słuchajcie, dwie, może trzy sztuki w hodowli i tyle. Dlaczego tak mogło się stać? Najpierw przyczyny, a potem co robić dalej. Po pierwsze, słuchajcie, dlatego, że kury mogły być osłabione poprzez temperaturę. Wyszły na zewnątrz, zawiało je, coś się stało, były mało odporne. Może druga rzecz, jakieś dzikie zwierzęta roznosiły jakieś choroby gdzieś w okolicy, macie kawałek lasu. Może wasze gospodarskie zwierzęta, czy gołębie, czy jakieś inne ptaki po prostu takie choroby rozniosły. Najczęściej jest to po prostu przez brak odporności. Bardzo często takie sytuacje dzieją się u młodego drobiu, u kur, które dopiero kupiliście i jeszcze nie mają odpowiedniej odporności. Więc to bardzo ważne jest, słuchajcie, żebyście starali się w miarę możliwości te kury odseparować i zobaczyć, jak to wszystko będzie dalej postępować. Raczej, słuchajcie, na tym etapie, jeżeli nie widzicie żadnych innych symptomów, poza tym, że kura jest osowiała, taka jakby trochę przyćpana, do końca nie wiecie, co się dzieje, ale normalnie reaguje na zmysły, normalnie pobiera pokarm, chodzi i tak dalej, to jeszcze nic złego się nie dzieje i tutaj bym w ogóle, słuchajcie, się tym nie przejmował. Ale normalnie, jeżeli naprawdę się boicie i tak jakby chcecie dmuchać na zimne, warto wtedy tą kurę odseparować, po prostu zastosować się do tego, co mówiłem na początku nagrania i czekać. U nas nieraz była, słuchajcie, taka sytuacja, nie jest to nic dziwnego, szczególnie teraz w okresie zimowym takie sytuacje mogą się zdarzyć, ale tu też mówię, nie jest, słuchajcie, to coś strasznego, jeżeli reszta żadnych objawów nie występuje. Polecam wam, żebyście sobie obejrzeli, u mnie jest taki film na kanale, jak chcecie to napiszcie w komentarzu, to wam jeszcze podeślę link. Objawy chorób u kur. Objawy chorób takich łagodnych i tych gorszych. I wtedy mniej więcej będziecie wiedzieli, na co zwracać uwagę u kur. Te takie ospanie, słuchajcie, czy to osłabienie u drobiu, to bardzo często nie dzieje się tylko u kur niosek, tylko u wszystkich kur. Po prostu to są zwierzęta takie, które takie sytuacje i takie rzeczy miewają. I to może właśnie być spowodowane tym, że kura jest osłabiona. A co się może pojawić dalej? Dalej może się, słuchajcie, pojawić biegunka, jakiś katar, kaszel. I wtedy już mamy pewność, kichanie, mamy pewność, że kury mogą być chore albo że są po prostu chore i już jesteśmy na początkowych stadiach choroby i wtedy trzeba reagować. Natomiast jeżeli występuje tylko jakieś ospanie i osłabienie u drobiu, to ja bym, słuchajcie, jakoś bardzo nie panikował, tylko postarał się po prostu w miarę możliwości jak najlepsze warunki kurom zapewnić i nie dopuścić do tych warunków niekorzystnych, które mogą się w jakiś sposób w tej hodowli po jakimś czasie wydarzyć.
Okej, więc to są, słuchajcie, takie najważniejsze, kluczowe kwestie, jeżeli chodzi o tą osowiałość i ospałość udrobiu. Skąd to może się brać, to już wymieniłem. Oczywiście również tutaj może wpływ mieć czystość w kurniku, natomiast wiem, że większość z Was mimo wszystko czyści kurnik i tak dalej, stosuje się do tego, więc raczej ten czynnik bym wyeliminował. Bardziej szukałbym go gdzieś na zewnątrz, że po prostu kury wyszły, zawiało je, coś się wydarzyło i tyle. Także tutaj w ogóle bym, słuchajcie, jakoś bardzo tego nie rozgrzebywał i bym się nie zastanawiał, że coś złego się dzieje. Nic takiego, słuchajcie, złego się nie dzieje. Po prostu chodzi o to, żeby podejść do tego z głową, na spokojnie i wszystko po prostu swoim tokiem jakoś będzie się kręciło. To, co mogę Wam powiedzieć jeszcze z doświadczenia, to jest to, że jeżeli możecie, to w tym okresie zimowym wskazane jest wręcz, żeby trochę więcej pokarmu dostarczać, żeby dać trochę więcej warzyw, może kupić jakieś witaminy dla kur, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Dlaczego mówię tak o tych witaminach, o tych warzywach? Ponieważ kury mają słabszą odporność, to myślę, że każdy z Was wie, ale dodatkowo nie każdy z Was ma odpowiednie warunki dla kur w hodowli. To, że Wy, słuchajcie, macie jakiś kurnik kupiony przez internet, albo przerobioną jakąś szopę, albo kurnik drewniany, ale w tym kurniku jest zimno, może nie ma oświetlenia, może coś innego, no nie wiem, każdy ma inne warunki, więc tutaj się nie da indywidualnie Wam odpowiedzieć. Chodzi ogólnie, słuchajcie, o to, żeby starać się zapewnić jak najbardziej optymalne wtedy warunki dla kur. I to powinno pomóc. I to są, słuchajcie, takie sprawdzone rady, które na pewno Wam pomogą. Najgorsze, słuchajcie, co można zrobić, to spanikować, gdzieś tam kury wypuścić i tak dalej. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby podejść do tego na spokojnie. Tak jak mówię, najczęściej to nie będzie cała hodowla, będą to 2-3 sztuki, które mogły mieć właśnie słabszą odporność. Może to są kury młode, a może to są właśnie kury stare. Nie wiem, bo to wszystko indywidualna kwestia. Natomiast ważne jest, słuchajcie, to, żebyście starali się w miarę możliwości zwracać uwagę na objawy właśnie tych chorób u kur. I bardzo dobrze, że tak piszecie, że kury są osowiałe, zaspałe, ospałe, że coś się dzieje, bo może być to właśnie już pierwszym jakimś stadium problemu, a że Wy to zauważyliście, to bardzo dobrze. Ten drugi to właśnie już mogą być takie objawy, te podstawowe, jakaś ala właśnie biegunka, najczęściej występuje katar, kaszel, które mogą się pojawić u kur, no a potem następują właśnie cała reszta różnych dziwnych chorób, różnych dziwnych zjawisk, które mogą się pojawić. Jak występują te objawy już gorsze, no to wtedy bardzo trudno jest kurę wyleczyć, dlatego musimy starać się tego nie bagatelizować, tylko właśnie działać i robić to, co Wam dzisiaj powiedziałem w odcinku. I to Wam gwarantuję, może nie w 100%, bo w 100% się nie da, też nie byłbym w stanie Wam tego obiecać, natomiast w 90% na pewno, że będziecie w stanie to wyeliminować albo w ogóle do tego starać się nie dopuścić. Okej, także to na tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, czy się poprawia u Waszego drobiu, czy się nie poprawia, czy mieliście już taki problem, no i jak sobie z tym problemem poradziliście. Wiem, że część widzów miało ten problem, natomiast generalnie to wszystko, słuchajcie, jest w miarę możliwości do rozwiązania. Póki nie ma tych objawów trudnych, typu, że kura na przykład nie pobiera pokarmu, to już jest bardzo źle. Natomiast poza tym raczej wszystko jest w miarę do odratowania. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!